Odcinek powstał dzięki wsparciu następujących patronów. Dziękuję Wam i niech moc zawsze będzie z Wami. Witajcie w Holokronie. Dzisiaj poznamy kolejną teorię związaną z jedną z czołowych postaci z filmów. Mowa o Mistrzu Windu i jego śmierci, w którą wielu fanów wciąż wątpi. Zapraszam. W świecie gwiezdnych wojen, podobnie jak i w wielu innych uniwersach fantastycznych, śmierć rzadko oznacza definitywny koniec danej postaci. Niezależnie od tego, czy pojawia się ponownie jako duch mocy, czy jak w przypadku Asoki Tano, zostaną wciągnięci w bezpieczne miejsce do świata między światami, postacie mają zwyczaj nieoczekiwanego powrotu do odległej galaktyki. Wiele fanów sagi uważa, że niemożliwym jest, by mistrz Windu nie przeżył pozornego upadku, skoro nie widzimy na ekranie sceny jego śmierci. Przeczy to po prostu założeniom tej postaci, która była zbyt potężna, by dać się zabić w tak banalny sposób. Windu zdołał pokonać Sidiousa w pojedynku na miecze świetlne, gdy Anakin Skywalker interweniował i odciął mu prawą rękę, dając Sidiousowi szansę na wystrzelenie błyskawic mocy i wysłanie Mistrza Jedi na śmierć z wysokości gabinetu kanclerza. To mogło zabić by zwykłego człowieka, ale potężni użytkownicy mocy, tacy jak Windu, znaleźliby sposób na przetrwanie o wiele gorszej sytuacji. Darf Maul został przecięty na pół podczas walki z Obi-Wanem Kenobim i spadł w dół ogromnego szybu tylko po to, by przeżyć używając swojej woli i nienawiści, spotęgowanej dzięki ciemnej stronie. Maul nie jest jedynym przykładem, który cudem wrócił po upadku z dużej wysokości. Sidious został wrzucony do szybu i uderzył w reaktor Gwiazdy Śmierci, ale był w stanie zachować ducha mocy i powrócić w ciele klona. Luke Skywalker miał nieco łatwiej, kiedy spadł do szybu w mieście w chmurach, ale on też wyszedł z tego żywy bez większych obrażeń, prócz utraty dłoni oczywiście. Nawet Obi-Wan przeżył, gdy Sidious wydał rozkaz 66, a żołnierze klony komendanta Cody'ego zestrzelili mistrza Jedi z dużej wysokości na Utapał. Ten specyficzny trop z Gwiezdnych Wojen niedawno podobnie zawrócił w głowach fanów po tym, jak Boba Fett powrócił w serialu aktorskim. Było to kolejne przypomnienie, że postacie, które kolokwialnie mówiąc wpadają do dziury, rzadko umierają lub pozostają martwe w serii. Jest to także kolejny wskaźnik, że Windu mógł przeżyć swój własny upadek wiele lat wcześniej. Mandalorianin mógł przygotować grunt do powrotu Mistrza w odcinku 13, kiedy Asoka komunikowała się z Grogu poprzez moc i dowiedziała się, że jakaś nieznana osoba uratowała go ze świątyni Jedi no Korsent w następstwie rozkazu 66. Jeżeli tą osobą okaże się Windu, istnieje duża szansa, że wyczuł również Grogu, który sięgnął poprzez moc na Titanie i być może pojawi się w przyszłości w tym lub innym serialu aktorskim. Zainteresowanie samego aktora, Samuela L. Jacksona w temacie ponownego wcielania się w rolę Windu nigdy nie osłabło. Mało tego, aktor upierał się, że jego zdaniem postać nie umarła po pojedynku z Sidiousem. Większość fanów uważa, że postać mistrza Jedi obrała podobną ścieżkę jak Obi-Wan czy Luke Skywalker, skazała się na przymusowe wygnanie czy też ukrycie i pod zmienioną tożsamością czeka na zmianę sytuacji w galaktyce. W przedziale czasowym po powrocie Jedi, a przebudzeniem mocy mamy naprawdę sporo miejsca na opowiedzenie wielu ciekawych historii, czemu więc jedną z nich nie miałaby być historia mistrza Windu. 21 grudnia 2020 roku na oficjalnym Instagramie Star Wars pojawiło się zdjęcie mistrza Windu w szatach rycerza Jedi z życzeniami dla aktora Samuela L. Jacksona z dopiskiem: Impreza się nie skończyła, dopiero się zaczyna. Może być to odniesienie do filmowej kwestii, którą wypowiada aktor: The party is over, albo zakamuflowana zapowiedź jego powrotu do świata Gwiezdnych Wojen czas pokaże. Dziękuję za oglądanie, dajcie znać, czy chcecie jakieś inne teorie ze świata gwiezdnych wojen, które wydają Wam się interesujące. Nie zapomnijcie odwiedzić Discorda i wbijajcie na serwis Patronite. Niech moc cierpliwości w tym temacie zawsze będzie z Wami.